i dlaczego warto oglądać TVN. To za chwilę sami wyjaśnił Dieter i Thomas. Tak było wczoraj podczas koncertu w Warszawie. Chociaż panowie nie są już tak młodzi i tak piękni, jak wydawali się 14 lat temu, to ich płyta Back for Good bije rekordy popularności. Thomas i Dieter mają maniery największych gwiazd. Podczas poprzedniego pobytu w Polsce obrazili się i nie przyszli na konferencję prasową, bo jedna z telewizji ośmieliła się sfilmować muzyków, gdy jedli obiad. Nieładnie. W takim razie zaczekaliśmy, aż niemieckie gwiazdy muzyki dance, albo jak kto woli disco, skończą jeść i onieśmieleni zapukaliśmy do ich apartamentu. Hello, it's Dieter Bohlen and this is Thomas Enders and we're together Modern Talking and you're doing the right choice, you're looking TVN. Bye bye. Bye. Czyli oglądajcie TVN. It's really shit, you know, because if... Język niemiecki naprawdę jest gówniany, podobnie jak polski. Są naprawdę twarde. Tak naprawdę można śpiewać tylko w trzech językach, po francusku, włosku i po angielsku, ale angielski jest najlepszy. W takim razie, good luck. There's no time.